Automobil Klub. Audi P2 Coupé. Numerem 215 Adam Tomaś, Anna Tomaś, Automobil Klub Częstochowski. Para startuje Mercedesem Benz 208 CE. Artur Burtan, Artur Stróż, Fiat 128 Sport Coupé. To jest bardzo znany tutaj obywatel miasta Mikołów, Henryk Mandera. Wspaniały kierowca, wielokrotny mistrz Polski, słuchajcie, naprawdę zwycięzca wielu rajdów w mistrzostwach Polski w latach 70. I drodzy Państwo, naprawdę ja miałem wielką przyjemność, żeby być pilotem w 74. i w 75. roku na kilku rundach rajdowych mistrzostw Polski. Także drodzy Państwo, Henryk Mandera to jest gość, który jak gdyby otworzył moją trwającą już prawie 40 lat rajdową przygodę, rajdową drogę. Bo pierwszy start właśnie z Henrykiem Manderą, obywatelem miasta Mikołów, słuchajcie, pokazał mi, czym są naprawdę mistrze Europy. Drogę, która doprowadziła mnie do tytułu wicemistrza Ameryki w klasyfikacji generalnej. Henryk Mandera, wielki kierowca, wielki człowiek, wspaniały obywatel miasta Mikołów. Wielkie brawa! Dziękuję Ci, Heniu, bardzo. Publicznie, zobaczymy nam świadków, słuchaj. Dziękuję Ci bardzo. A mówił do Państwa nie nikt inny jak Maciej Wisławski. 211, Tomasz Szostak i Rafał Winiarski, Automobil Klub Polski, Lancia Beta Coupé. Fiat 126P. No i na rampę zbliża się Warburg 353 WR-a, w nim załoga Marek Mateja, Marek Kaczmarek, Automobil Klub Rzemieślnik. Proszę Państwa, i takim samochodem, takim Warburgiem właśnie, słuchajcie, tak zwanym popularnie mydelniczką, Henryk Mandera odnosił swoje największe sukcesy na rajdowych trasach. Zdobywał tytuły mistrza Polski, wygrywał rajdy i stawał wielokrotnie na podium. Dokładnie takim samochodem. Kolejna załoga Fiat 126P, załoga numer 208, Tomasz Grychto, Robert Kojsar, Automobil Klub Śląski. Kolejna załoga, tym razem załoga numer 207, Jacek Majewski, Michał Marczewski. Automobil Klub Śląski Fiat 126P. Andrzej Lęczowski, Grzegorz Olchawski, Automobil Klub Krakowski, Renault 11. Panowie, jak auto przygotowane do rajdu? Doskonale, jak zawsze. Zapoznanie z trasą udało się? Zapoznanie z trasą? Robione. Jakieś ciekawe miejsca? Same ciekawe miejsca. Życzymy powodzenia.
prawda, to takie rzadkie widzą na rajdach. Skąd taki pomysł? No to tutaj Domka. W trzech latach spróbuję wrócić na trasy rajdowe ładną paletę. Mam nadzieję, że będzie bardziej bezawaryjna niż kiedyś i będziemy mogli być na mecie tego rajdu. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia. Wtedy Ernest Kronowicz, Automobil Klub Bielecki, BMW 318 IS. Panowie, zapoznanie z trasą, z OS-em? Bardzo dobrze, jest ok. Nie za krótko? Znaczy za krótko. Może być. Dziękuję, powodzenia. Maciej Tworski, Automobil Klub Polski, Lancia Delta. Panowie, jakie nastawienie na tą imprezę? Bo na ostatniej chyba coś nie poszło. Dokładnie, dokładnie. Na ostatniej zabrakło nam trochę iskrzenia z naszą Deltą, ale teraz mamy pełen zapas mocy, więc już tutaj na tym odcinku miejskim mam nadzieję, że pokażemy, na co nas stać. Zdaje się, że to jest wasz drugi start z rzędu w Rajdzie Mikołowskim. Dokładnie tak, jesteśmy już drugi raz. Impreza nam się bardzo spodobała, więc nie bez kozery jesteśmy kolejny. Super, bardzo dziękujemy. Lancia Delta Integrale to prawdziwa rajdowa legenda, także dziękujemy za występ w tym rajdzie. Zostały nam jeszcze dwie załogi. Przedostatnia z numerem 202 Marcin Grzelewski, Krzysztof Niedbała, Automobil Klub Polski, BMW 318. Panowie, wieczorny OS, pierwszy raz. Już jeździliśmy, dlatego że my cały poprzedni sezon jeździliśmy w Mistrzostwach Polski, więc zdarzały nam się super próby po miastach. Tutaj przed publicznością mikołowską będziemy się chcieli pokazać z dobrej strony, ponieważ to już jest drugi nasza wizyta. Dwa lata temu byliśmy tutaj takim Fordem Escortem RS 79 roku. Nie wiem, czy Państwo w ogóle jeszcze pamiętacie. Niestety się wtedy popsuł nam na rynku w Mikołowie. No i teraz chcemy ukończyć o własnych siłach ten odcinek. Trochę pokropiło. Jesteście przygotowani na to? Wydaje nam się, że nie zrobi to większej różnicy. Nie jest to duży deszcz, więc opon nie zmienialiśmy. Jedziemy na opon na suchą nawierzchnię. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na mecie. Do drugiej rundy.
dzięki, bardzo powodzenia.